Dziennik pokładowy Camino Primitivo, dzień 7. Jak pewnie się domyślacie, nagrywam go kolejnego dnia, 3 godziny za Fonsagrada, ale będę mówił tak, jakbym go nagrywał wczoraj. Droga z Grandas de Salime do Fonsagrada, 26,5 km. Zajęło mi to około 9 godzin, bo się nie śpieszyłem. I prawie 900 metrów, bo 899 metrów przewyższenie. Droga fajna i od wczoraj już nie pada. A dzisiaj jest cudownie, bo wczoraj było jeszcze zamglone, a dzisiaj jest już dużo lepiej. Droga jest taka, jakby się chodziło w Bieszczadach. I parę ciekawych rzeczy. Wczoraj spotkaliśmy takie małżeństwo z bardzo fajnym pieskiem, takim pasterskim, rasy Perro de Agua. Taka hiszpańska rasa, która to jest jeden z bardziej inteligentnych psów, podobnie jak coli, pies pasterski, ale też podobno używany w policji ostatnio i na dworcach lotniczych, gdzieś tam szukając narkotyków i innych. Jak widziałem psiaka, który siedział czekając przed albergą, aż jego pan przyjdzie cierpliwie, to tak mi się to spodobało, że ten pies to jest dla mnie w ogóle nowe odkrycie. Nazywa się Luna. Bardzo taki skrupulatny pies, bo latał do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, pilnując swojego stada cały czas. Bardzo sympatyczny, kudłaty taki baranek. Pyszczek ma świetny. Natomiast wczoraj było więcej ciekawych spotkań. Spotkałem takiego Hiszpana Manolo, który od 4 miesięcy chodzi różnymi szlakami Camino. Bo wtedy jest wielki, taki z wielkim plecakiem. No jak się idzie 4 miesiące, nie pracuje w tej chwili. No to też trochę jest inaczej z pieniędzmi. I wiele nocy nocuje przy takich kapliczkach małych. Dzisiaj go spotkałem w kafeterii, no to mówi, że spał przy kapliczce Fonsagrada, ale dla bezpieczeństwa plecak dał do albergi. Pogadaliśmy trochę i co ciekawego, mówi, że szedł i nagle widział, jak taki no dosyć szybko idący niemiecki pielgrzym śmignął go jak rakieta, po czym bardzo mocno zwolnił i tak bardzo wolno szedł za jakąś kobietą, która szła przed nim. No po czym rozpędził się, bo chyba jednak zauważył, że jeszcze Manolo idzie i mówi, że to dla mnie takie potwierdzenie, że na Camino nigdy nie jest się samemu i nawet jak się idzie samemu, to nie znaczy, że ludzie nas nie obserwują i nie sprawdzają, czy wszystko jest ok, bo on mnie się pytał, potem się jeszcze pytał Mariany, opowiadał tą historię, że trochę wyglądała dziwnie, więc tak dla tych, którzy się boją, albo dla tych, którzy mają wątpliwości, to oprócz Guardii Civil, która pilnuje tutaj z dala pielgrzymów, to pielgrzymi między sobą się nawzajem w pewien sposób nie tyle kontrolują, ile pilnują, czy wszystko jest ok. Wczoraj po dojściu do Fonsagrady można było skorzystać z pralki i suszarki w alberdze, natomiast jest też druga opcja. Jest taka miejska, duża lawanderia, gdzie można wyprać całe ciuchy. Duże pralki, duże suszarki i powiem wam, że całe pranie pół godziny jest wyprane i drugie pół godziny jest wysuszone. Także warto z tego skorzystać. Wczoraj też mieliśmy drugą odsłonę kucharskich umiejętności Antonio, bo mieliśmy włoskie risotto. Włoskie risotto z białym i z czerwonym winem, z sałatą. Pogadaliśmy bardzo dużo, bardzo fajnie. Ja na razie nie biorę się za gotowanie, bo ja to mam ostatnią funkcję medyka. I co jakiś czas oklejam tejpami kolana, albo wczoraj akurat Stefan miał problem ze ścięgnem Achillesa. Tu padło pytanie na grupie, co robić ze ścięgnem Achillesa. No to pewnie zrobię taki krótki filmik, ale jako oddzielny, bo to trzeba parę rzeczy pokazać. No dobrze jest się przygotować na tego typu sytuacje. Ja mam o tyle lepiej, że moja córa jest fizjoterapeutką i o dowolnej godzinie mogę zadzwonić i zapytać, poprosić o poradę, jak to zrobić. I podsyła mi filmiki z konkretnymi instrukcjami, co zrobić w takiej sytuacji. A tak, droga, jak widzicie, jest słoneczna, cicha, ciągle tylko coś tutaj, albo ptaki śpiewają, albo jakieś świerszcze, cykady. A za Fonsagrada to na oddzielnym filmie pokazałem wam cudowne miejsce. Jak będziecie wychodzić z prawej strony, jest taki umuzykalniony miejsce, gdzie można odpocząć, napić się kawy, herbaty, zrobić sobie samemu, tam nie ma nikogo. Poleżeć na leżaku, pobujać się na hamaku albo na innej huśtawce. Moja grupa się rozlazła, każdy w innym kierunku. Stefano ze względu na nogę musi podjechać autobusem, choć bardzo, bardzo, bardzo chciał pójść dalej, no ale myślę profilaktycznie to będzie lepiej dla niego.
Zmienia się pogoda, weszliśmy do Galicji, więc w Galicji jest zupełnie inaczej. I mam nadzieję, że tak będzie do końca, bo te deszcze dosyć mocno już dały nam w kości. Tyle na razie, pozdrowienia z jakiejś górki przy wiatrakach, nawet nie w połowie drogi. Buen camino, albo jak to woli, Ultrea.